podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów to zawiązane w 2010 roku porozumienie trzech gmin – Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej. Realizacja rozpoczynającego się teraz projektu, dofinansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to kolejna szansa na zacieśnienie partnerskiej współpracy. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów to spójność terytorialna, spójność problemów i spójność chęci rozwoju w tym samym albo w podobnym kierunku. Projekt przewiduje wypracowanie koncepcji odwodnienia obszaru trzech gmin, usprawnienie komunikacji na obszarze PTO, zadbanie o tereny zielone, integrację społeczności lokalnej. Pierwsze trzy działania projektowe związane są z wypracowaniem strategii, skoordynowaniem współpracy oraz przekazywaniem informacji na temat projektu i jego promocją. Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze PTO. To jest dosyć trudne zadanie, ponieważ przepływające cieki rzeki, czy też okresowe strumienie, wykraczają nawet poza obszar naszego Trójmiasta Ogrodów. I ideą będzie opracowanie takich wspólnych rozwiązań, które w polityce długofalowej i realizacji tych rozwiązań pozwolą nam przede wszystkim zapobiec lokalnym podtopieniom, a jednocześnie doprowadzą do takiej sytuacji, w której tej wody nie będziemy się zwyczajnie z naszych miast pozbywać. Przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze PTO oraz poprawa dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych. W ramach tego działania, czyli mamy taką czapę studium komunikacyjne, i w ramach tego działania zarezerwowaliśmy środki. Na każdą z gmin przypada ponad 100 tysięcy złotych na różnego rodzaju dokumentacje projektowe przebudów dróg lokalnych, które wyjdą, których sensowność projektowania wyjdzie właśnie w trakcie najpierw tych warsztatów, między innymi dzisiejszego, ale również w trakcie opracowania studium komunikacyjnego. Po to, żebyśmy nie projektowali dróg, albo żebyśmy projektowali drogi w taki sposób, żeby jak najbardziej uspójnić tę sieć dróg na terenie podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Przewidzieliśmy zaprojektowanie dużej ilości ścieżek rowerowych. Za chwilę z mapki będzie widać bardzo spójnych ścieżek rowerowych. Zobaczcie Państwo, na liniami czerwonymi na tej mapce są oznaczone ścieżki rowerowe, czy też ciągi pieszo-rowerowe, bo to w różnych konfiguracjach, już istniejące, liniami przerywanymi te, które będą zaprojektowane w ramach tego działania, tego projektu norweskiego. Opracowanie planów rewitalizacji kluczowych terenów zielonych na obszarze PTO. Miasto Ogrody to miasta zielone, tym się szczycimy. Tym przyciągamy nowych mieszkańców i tym zachęcamy obecnych, żeby ciągle w nich mieszkali. Dlatego strategia rozwoju terenów zielonych na naszym obszarze oraz opracowanie inwentaryzacji posiadanych zasobów to bardzo istotna rzecz, żebyśmy świadomie zarządzali, świadomie gospodarowali tymi terenami. Również wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej otwartej strefy rekreacji to jeden z elementów, który akurat Brwinów sobie wybrał do tego, żeby w terenie zielonym była możliwość spędzania wolnego czasu, żeby to były tereny rekreacyjne, przystosowane do takiej weekendowej turystyki, ale również do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, bo o nich nigdy nie możemy zapomnieć, a wręcz odwrotnie, głównie dla nich to robimy. Opracowanie strategii współpracy w dziedzinie świadczenia usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze PTO oraz lepszego dostosowania usług w tym zakresie do zmian demograficznych. To jest szalenie istotne, w którą stronę trzeba pójść, które grupy społeczne są najliczniejsze i do których grup społecznych, że tak powiem, kierujemy nasze usługi, bo w ten sposób rozwijają się miasta. Więc ta strategia pozwoli nam określić właśnie kierunek, w którym my musimy iść i to, do czego musimy się dostosować ze względu na, tak jak powiedziałam, demografię i nieuniknione zmiany, jakie już zachodzą, a które będą na pewno dalej postępowały. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 358 245 euro. W realizację projektu zaangażowało się aż 52 partnerów z różnych sektorów.
Jesteśmy skazani na sukces.